Szanowni Państwo, na zegarach w Polsce zbliża się godzina 21. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiając wszystkich Państwa, Polaków w ojczyźnie i rodaków w świecie, mam przyjemność zaprosić do wspólnej modlitwy. Zechciejmy stanąć duchowo na Jasnej Górze, w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Niech z naszych serc popłynie radosna pieśń: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Modlitwie przewodniczyć będzie ojciec Leon Knapit. Thank you.
Maryjo, dzisiaj dzień Twoich imienin, a więc solenizantko dzisiejsza. Czy pamiętasz ten dzień 12 września 1683 roku? Oto odstępują w popłochu wojska tureckie. Przed krzyżem, przed imieniem Jezusa, przed chorągwiami z Twoim imieniem, cofa się półksiężyc. Dokonuje się wielka sprawa, bo chociaż rozmaici historiografowie próbowali umniejszyć znaczenie Wiktorii Wiedeńskiej, a Jana III Sobieskiego przedstawiali jako naiwnego romantyka, który wypuścił się niepotrzebnie poza granice Polski, to jednak mamy wciąż w pamięci słowa listu, który posłał wódz turecki do stolicy, do Stambułu. Gdyby nie Wiedeń, bilibyśmy się dziś pod Gdańskiem. A potem byłyby Niemcy, Francja i cała Europa, aż po Atlantyk. A pamiętasz Lepanto, gdzie zwycięstwo krzyża nad Półksiężycem zaowocowało świętem Różańca 7 października. A pamiętasz 15 sierpnia, dzień Twego wniebowzięcia pod Warszawą? Dzień, w którym polscy żołnierze obronili kulturę całej Europy. Dziś to jest Dzień Wojska Polskiego. W roku 1966, po 56, po odnowieniu ślubów Jana Kazimierza, kiedy to uległ erozji ówczesny fragment systemu komunistycznego, a ksiądz prymas został wreszcie uwolniony, ksiądz kardynał Kominek, słynący z dosadniego języka, powiedział: Matka Boska pokazała zęby. Maryjo, pokaż zęby i dzisiaj. Wiemy i wyznajemy, że jest Matką Najmilsza, która wszystko rozumie, która sercem nas ogarnia, że jest Matką Miłosierdzia, ale wiemy też, że dla nieprzyjaciół krzyża Twego Syna, dla tych, którzy chcą z Bazyliki Świętego Piotra uczynić stajnię dla sułtańskich koni i dla wszystkich, którzy chcą wymazać imię Twego Syna z dziejów świata i ani myślą o porozumieniu, o jakimkolwiek dialogu, dla tych jesteś zwycięską hetmanką, wieżą Dawidową niezdobytą, pogromicielką zła, dziewicą, która stawiła głowę odwiecznego wroga szatana. Tam, gdzie nie ma żadnej nadziei na porozumienie, a tylko brutalne urzeczywistnianie idei całkowitego zniszczenia chrześcijaństwa, wzbudź, Maryjo, nowego Sobieskiego spośród tych, którym drogie jest imię Jezusa i Twoje na całym świecie. Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie wsparcie jest zawodne. Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie staje przed Tobą dzisiaj już 59 raz. Stajemy z rzeszą pielgrzymów, którzy będą za chwilę wymienieni, wśród których szczególnie chcę zwrócić uwagę na druhny i druhów ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy są to już 33 raz. Maryjo, trwamy z Tobą na modlitwie i nieustannie staramy się szerzyć dobro w świecie i powiększać je w sobie. Nigdyśmy się na Tobie nie zawiedli.
I dzisiaj, gdy sytuacja w kraju i w świecie grozi nieprzewidywalnymi, wprost dramatycznymi wydarzeniami, ufamy Tobie. I z wielką nadzieją wołamy w dzień Twojego imienia. Maryjo, pokaż zęby. Amen. W dzień Najświętszego imienia Maryi dziękujemy za to wielkie zwycięstwo pod Wiedniem króla Jana III Sobieskiego i dziękujemy Bogu i Maryi za wszystkie nasze zwycięstwa. Dziękujemy za dzisiejsze pielgrzymki, 21. pielgrzymkę Legionu Maryi, 33. pielgrzymkę głuchoniemych, 19. pielgrzymkę służb celnych, finansowych, skarbowych, za kolejne dni modlitw Ruchu Kultury Chrześcijańskiej, odrodzenie, pielgrzymkę Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Niektórzy harcerze pielgrzymowali pieszo z Poznania i z Włodawy. I za wszystkie pielgrzymki, które dzisiaj przybyły na Jasną Górę, również pielgrzymki rowerowe. Nasza archidiecezja częstochowska dziękuje za dzisiejszą koronację cudownego wizerunku kalwaryjskiej Matki Bożej Zawierzenia w Prasce. Maryjo, nasza Matko i Królowo, modlimy się za cały Kościół Ojca Świętego Franciszka, naszych biskupów i kapłanów, osoby życia konsekrowanego, prosimy o nowe powołania. Polecamy całą naszą Ojczyznę, prezydenta i wszystkich rządzących. Modlimy się za tych, którzy łączą się z nami duchowo i przez rozgłośnie radiowe, telewizyjne, internetowe. Polecamy naszych rodaków żyjących na emigracji, naszych chorych i cierpiących, naszych drogich zmarłych i wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Łączymy się z parafią świętego Mateusza w Goleszynie diecezji płockiej, do której dzisiaj Maryjo przybyła w świętym wizerunku nawiedzenia. Polecamy parafię świętego Maksymiliana w Pabianicach w archidiecezji łódzkiej, która modli się za ojca świętego Franciszka i najbliższy synod biskupów poświęcony rodzinie. Polecamy Ci, Maryjo, diecezję młodzież, diecezji łowickiej, która przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w przyszłym roku. I modlimy się, a dzisiaj podejmują nocne czuwanie modlitewne. I polecamy Ci nasze przygotowania do rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. Oddajemy Ci wszystkich pielgrzymów zorganizowanych i indywidualnych z kraju i zagranicy, którzy dzisiaj nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Rozważamy tajemnicę nawiedzenia Matki Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Maryjo, Królowo Rodziny, dzisiejszą modlitwę w intencjach obrad synodu o rodzinie poprowadzą Beata i Grzegorz Kurcy-Bartowie z synami z parafii Niebowzięcia Matki Bożej z Stąporkowa diecezji radomskiej. Boże w Trójcy Świętej jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi. Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami. Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzicach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły synod biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo Rodzin. Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, módl się za nami. Święty Janie Pawle, Papieżu Rodziny, módl się za nami. Maryjo Królowo Polski, Tobie się oddajemy i zabierzamy nas samych, nasze rodziny, parafie, naszą ojczyznę i nas samych. Do Ciebie wołamy pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzinko, naszymi prośbami racznie radzić potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas udawaj. Księdza arcybiskupa Wacława i księdza biskupa Andrzeja prosimy o apelowe błogosławieństwo.
filmie reżysera włoskiego, który opowiada o zwycięstwie pod Wiedniem, znajdujemy taką scenę, że franciszkanin, ojciec Marco Daviano, wspina się na wzgórze Kalenbergu, wspierając się krzyżem Jana Pawła II. To proroczy obraz, który pokazuje kierunek zwycięstwa. Europa i świat nie jest przeznaczona do klęski, ale do zwycięstwa Boga w człowieku. Przyjmujemy ludzi, ale nie zgadzamy się na zło i śmierć. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Wszystkim Państwu dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, za trwanie wraz z nami przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich Państwa, w sposób szczególny całą paulińską wspólnotę stróżów jasnogórskiego sanktuarium. W naszym programie już za kilka chwil informacje dnia, tuż po nich program publicystyczny Polski Punkt Widzenia. Wszystkim Państwu życzymy dobrego odbioru naszego programu. Zachęcamy tym samym do pozostania z nami, przeżywania tego sobotniego wieczoru w rodzinie Radia Maryja.